Co termin typowy Janusz, typowa Grażyna w Polsce znaczy, myślę, że wszyscy wiecie. Myślałem długo nad tym, czy w Japonii jest odpowiednik, właśnie typowego Janusza. Czy w Japonii faktycznie można kogoś tym mianem określić? Myślałem również o innych państwach i w Stanach Zjednoczonych na przykład takie słowo myślę, że może być podobne trochę do takiej Karen, czyli do takiej osoby, zazwyczaj kobiety, która jest wyjątkowo roszczeniowa, robi mnóstwo problemów. Problem problem. I choć Karen nie jest. Identyczna, co taka na przykład typowa Grażyna Czy typowy Janusz, bo to się bardzo różni Ale jest takim typowym jakby Stereotypową osobą roszczeniową W Stanach, a typowy Janusz Typowa Grażyna jest dość mocno powiązana Mimo wszystko wydaje mi się, że właśnie Z Polską i chodzi właśnie o taką polskość Polską Cebule czy coś w tym stylu, mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Więc w Japonii nie da się tego identycznie przełożyć, ponieważ no typowy Janusz będzie tylko i wyłącznie typowy dla Polaków. W Japonii są osoby, które posiadają charakterystyczne cechy, które faktycznie wyróżniają ich na tle innych. I nie będę tutaj mówić o takich ogólnych typach osób w Japonii, jakie tam możecie spotkać, tylko o właśnie takich powiedzmy najbardziej zbliżonych typowych Januszach w Japonii. I mówię to z perspektywy Japończyka. A nie właśnie tak, że jak komuś z zewnątrz może się wydawać, że a, na przykład Japończycy wszędzie robią zdjęcia, i to tak wygląda. Dla Japończyków to nie jest nic nowego, i osoba, która robi zdjęcia, w Japonii nie otrzyma miano typowego Janusza, czy coś w tym stylu, to jest po prostu tak jak każdy. Więc z moimi oczami Japończyka zerknąłem na ten problem i stwierdzam, że żeby być takim. Typowym Januszem, i żeby faktycznie było takie zdanie o kimś, że a okej, okay, on należy do tych ludzi, to można iść w dwie strony. Najpierw opowiem o pierwszej. Osoby starsze, zazwyczaj 60, 70 plus lat. Oni wydaje mi się, że są najbardziej zbliżeni do takich typowych Januszy, ponieważ typowe Janusze to też są osoby raczej już w podeszłym wieku, nie mówi się tak raczej o młodych osobach. W Japonii osoby starsze no, są czasami bardzo charakterystyczne. I na tyle się wyróżniają, że spokojnie można ich osobno jakoś określać. W Japonii raczej nie ma takiego określenia właśnie, że jest mówi się, że to jest typowy Janusz czy coś. Raz w życiu spotkałem się tylko z terminem obatarion i to słowo podobno łączy oba w sensie e, starszą panią i Batalion od angielskiego, czyli potyczka, pojedynek, więc już z samej definicji możemy się domyślić, że chodzi po prostu o starszą panią, która będzie bardzo problematyczna i z którą będziemy musieli się pojedynkować. I tak w Japonii też do tego Japończycy podchodzą. Niektóre starsze osoby są wyjątkowo roszczeniowe, co przeszkadza wszystkim. O tyle przeszkadza, że ciężko mieć taką sąsiadkę bądź sąsiada. O co się mogą czepiać? Przede wszystkim o twoje śmieci. W Japonii segregowanie śmieci jest czymś naprawdę ważnym i wszędzie się segreguje śmieci. Z tym, że jak na przykład będziecie w hotelu mieszkać, no to raczej po prostu i tak możliwe, że będziecie wrzucać plastik osobno, papier osobno, ale na pewno o wiele surowsze zasady są. Tam, gdzie się mieszka wspólnie. Na przykład, jak jest jakiś nie wiem, bu duży budynek, tam wynajmują mieszkania i razem mieszkają, to, żeby wyrzucić śmieci, naprawdę trzeba się trochę pofatygować. I wydawać by się mogło, że dobra, jak czasami coś tam sobie zapomnę, to nic się nie stanie, ale właśnie, jak się on trafi na takich sąsiadów, takie typowe grażyny typowych Januszy, to oni potrafią naprawdę bardzo dokładnie sprawdzać czyjeś śmieci, czy to faktycznie zostało dobrze posegregowane. Choć zazwyczaj nie niesie to żadnych konsekwencji dla sąsiadów. To mimo wszystko oni po prostu będą to sprawdzać Bo mają bardzo dużo czasu wolnego No i to jest coś co faktycznie Jest czasami po prostu aż Mega upierdliwe Kolejne o co się mogą czepiać to Hałas na przykład w pociągu To jeśli będziemy z kimś głośniej rozmawiać To takie starsze panie na przykład Nie mają problemu żeby zwrócić nam uwagę I o ile powiedzmy wciąż tak myślę, może to być zrozumiałe, tak czasami zwracają uwagę o nic i zachowują się naprawdę czasami wręcz rasistowsko. A jedna kobieta opowiadała właśnie, że starsza pani po prostu cały czas ją szturchała czy coś w pociągu, dopóki właśnie ta osoba nie w ogóle musiała zmienić e, swoje miejsce, żeby nie stać obok tej starszej kobiety, żeby po prostu móc w spokoju sobie jechać. I zdarzałem się właśnie tacy ludzie, takie starsze osoby, które się zachowują po prostu w ten sposób. Za bardzo nie wiadomo o co chodzi. I szczerze powiedziawszy, Japończycy również nie myślą w ten sposób, i to jest takie, że Japończykom jest często wstyd za takie starsze osoby, że one zachowują się w ten sposób. Są właśnie takie starsze osoby, często, które na przykład w pociągu. Mogą robić problemy o byle co Albo na przykład, że ktoś siedzi za blisko kogoś To też możecie zwrócić uwagę Albo właśnie szturchać Bo nawet się nie będzie do ciebie odzywać Patrzeć się jakoś tak bardzo hamsko. Takie osoby zwracają również uwagę na wygląd Czasami zwracają komuś uwagę, że tak i tak powinien chodzić ubrany czy coś I to jest naprawdę mega upierdliwe Ale najgorsze jest to, że może takie typowe grażyny japońskie to są właśnie te takie kobiety, które najwięcej robią hałasu właśnie w jakichś komunikacjach miejskich. A co do mężczyzn typowych Januszy, to są osoby, które bardzo często dzwonią na policję. I w Japonii to jest dość częste, że właśnie taka jest garstka ludzi. Co po prostu o wszystko dzwoni na policję. I to jest znane, że w Japonii czasami, jak się trafi na takiego sąsiada, no to faktycznie może być ciężko. I mówię to z doświadczenia. Niejednokrotnie ktoś wzywał policję. Z mojego powodu powiedzmy Przez to, że na przykład za głośno rozmawiałem przez telefon w mieszkaniu Albo kiedyś w moim mieszkaniu były trzy osoby I czasami właśnie jak ktoś się zaśmiał, było troszkę głośniej To już od razu policja była wzywana O takie totalne pierdoły niektórzy sąsiedzi potrafią się przyczepić I oni ciągle należą do tej właśnie jednej grupki osób Które po prostu są mega roszczeniowi I potrafią naprawdę po prostu uprzykrzyć komuś życie Kolejna taka cecha to po prostu się patrzą wszędzie I wszystko komentują w Japonii, jeśli ktoś na Ciebie patrzy, czy coś, to już naprawdę coś znaczy. Oczywiście nie mówię o takim totalnie randomowym przejściu wzrokiem, ale jeśli ktoś tak troszkę dłużej już na Ciebie patrzy, to coś znaczy. Bo wzrok w Japonii jest ważny. Nie można na kogoś patrzeć za długo, bo to również niesie ze sobą jakąś, jakieś tam przesłanie. Ale właśnie te takie typowe Janusze w Japonii, czy Grażyny, zachowują się właśnie tak, że po prostu czuć ich wzrok na sobie. I komentarze często w swoją stronę. A ostatnia cecha, która charakteryzuje te osoby, to staroświeckie podejście do życia i zwłaszcza pogląd na niektórych ludzi. To takie właśnie rasistowskie podejście, chociaż może bardziej nacjonalistyczne, typu źle wypowiadają się o Chińczykach albo o Koreańczykach przede wszystkim. To jest już takie po prostu słabe, mega, zwłaszcza, że to już się totalnie zmieniło. Młode pokolenie nie ma żadnego problemu, zwłaszcza z Koreańczykami, ponieważ oni często są po prostu najlepszymi przyjaciółmi Japończyków, ale są Japończycy, właśnie ci starsi, którzy ciągle gdzieś tam poruszają właśnie takie kwestie, gdzieś tam takie niemiłe komentarze i również właśnie należą do tych osób, którym ciągle coś nie pasuje, gdzie szukają po prostu wady. Druga strona, czyli oprócz tych takich starszych osób, to są takie korpo szczury, też w podeszłym wieku. Zazwyczaj chodzi o takich po prostu jakichś bogatych biznesmenów, którym się wszystko należy. To jest jakby też taka osobna grupa osób, zazwyczaj mężczyzn, którzy są po prostu no. Niestety, ale w Japonii wiemy wszyscy, że oni potrafią się źle zachować. No wiecie, coś takiego jak czasami się słyszy o jakichś turystach za granicą, gdzie również traktują źle wszystkich innych, bo oni są na wakacjach, nie mają pieniędzy i im wszystko się należy. Dokładnie tak samo jest w Japonii z niektórymi biznesmenami, zwłaszcza w godzinach wieczornych, jak są totalnie pijani. Wtedy się zachowują często bardzo, bardzo nie na miejscu. I wszyscy w Japonii wiemy po prostu o tym, że są tacy ludzie i to jest właśnie ten typ osoby którą po prostu najlepiej, żeby unikać, nawet nie próbować z nimi rozmawiać, nie próbować upominać, bo oni tak, mają pieniądze, oni są pijani, oni mają wszystko gdzieś i to jest kolejny jakby taki typ Japończyka, który podchodzi poniekąd pod właśnie taką stereotypową Januszowość. Tylko, że wersji japońskiej. Bo w Japonii, żeby być Januszem, to właśnie nie chodzi o to, żeby być e, osobą, która ubiera skarpety do sandałów, tylko wręcz może ubierać garnitur, ale w sposób w jaki się zachowuje jest po prostu mega prostacki. I zazwyczaj jest to wiązane właśnie z tymi biznesmenami, którzy są po prostu pijani praktycznie każdego dnia wieczorem. Dziękuję za oglądanie tego filmiku i do zobaczenia w następnym.